Cześć, pasieka gromadzeń, mamy sobotę. Ja jeszcze walczę z miodobraniem. Poniedziałek zaczynałem, wtorek była przerwa, środa, czwartek, piątek, cztery, dzisiaj jest piąty dzień. Ale robiłem też różne rzeczy, wiecie, jakieś przekładanie czerwiu do góry, podawanie nawet matek, bo miałem bez matki dwa. Teraz jestem na tym drugim pasieczysku, jak widzicie, pod lasem. I właśnie do trzeciego ula zaglądam. Tutaj były przewiezione najsłabsze rodzinki, a właściwie no po prostu odkłady tamtoroczne, które przez długi czas były w tych odkładówkach sześcioramkowych. Ja je tutaj poprzekładałem. No i teraz sprawdzamy, jak one poprzynosiły. Pierwszy tutaj z brzegu był słaby, tam było z 5,5 nadstawek z miodem i to też takie niecałe zasklepione, więc ten pierwszy słabszy. Tutaj było dużo więcej miodu, cały korpus prawie, z tym, że nie ma matki i dlatego dużo przyniosły, bo po prostu bez matki nie było nowego czerwiu do wychowu, nie trzeba było karmić tych larw nowych, no i przyniosły więcej miodu, ale będę musiał przywieźć tutaj, podać matkę z ulików, które kiedyś tam, pamiętacie, zasiedlałem. No, ale tutaj widzicie, no jest miodek. Nie jest go tyle, co w rodzinach produkcyjnych, ale tutaj wszędzie, o, jest pozasklepiane. Tutaj jest pierwsza ramka, też tam troszkę położyłem. Miód jest bardzo gęsty, już krystalizuje w ramkach, więc naprawdę dojrzały. O, tu jest jakiś czerw, więc tego oczywiście nie weźmiemy. Tutaj też. Zobaczymy, jak dalej. Pojadę później na pasiekę, to wam popowiadam, co i jak, jeżeli chodzi o całe miodobranie, bo tutaj powinno szybciej zejść i powinienem dzisiaj skończyć, chyba że przyjdzie deszcz, bo coś tam zapowiadałem. O, ta ramka ładna, ale z dołu czerw, chociaż trutowy. No, także widzicie, niektóre z nich naprawdę ładnie przyniosły. Wiecie, 20 kg to nie jest, a tutaj te dwie ostatnie prawie puste. Coś tam ważam, ale dosyć mało, nie wiem, czy je będę brał w ogóle. Tutaj lepiej. Ale wiecie, no 10 kg jak przyniósł taki odkład, to i tak fajnie, zwłaszcza że to jest pierwszy pożytek. Na kolejne już powinien mieć normalną siłę, jak rodzina produkcyjna. Także dosyć fajnie sobie z 10-20 odkładów zawsze zazimować, mieć dołączenia, mieć tam matki rezerwowe. A jak coś zostanie, to można nawet połączyć przed pożytkiem. Ja tu połączyłem 4 rodzinki, jest 16, było 19 przywiezione. 20 to była taka w sumie matka zapasowa, bo tam słabiutkie z zimy wyszły. To je planowałem od razu połączyć. Czyli 19, no 20, zostało 16. Razem z tym takim, co był od początku skazany na połączenie. Więc jestem przy trzecim, jeszcze 13 zostało, no jeszcze ten do zrobienia. I później zobaczę, jak to tyle miodu z tego też wyszło. Ale coś już jest, więc na początku myślałem, że nic tu nie będzie, że za późno je poprzekładałem. Ale mówię, no nawet fajnie. No nie wiem jeszcze, jak ta cała reszta, czy coś przyniosła. Więc nie chcę nic tu gadać. Mówię, tu nie było matki, coś było. Tutaj były prawdopodobnie dwie rodzinki połączone, bo widzicie, ile jest miejsca. Więc po prostu dlatego też mogła więcej przynieść, a tamte mogą mieć mniej. Dobra, nieważne, ja tu działam, później dam znać, jak to tu wyglądało. No powiem wam, zdecydowanie muszę przywieźć drugie korpusy. Całkiem o tym zapomniałem, że te, co małem nadstawki, no po prostu nie będą się już mieścić. Więc będę musiał pozabierać te nadstawki, ale na razie zostawię. Przyjadę później, po prostu zawiozę miód, przywiozę troszkę też suszu, bo gdzie niegdzie zabrałem. No i patrzcie, tutaj mam kwasta akurat ligustika i są całutkie ramki. Tutaj jest ramka graniczna o jakieś dzikie zabudowy. Część tutaj zasklepiły. Naprawdę niektóre ładnie mnie zaskoczyły. No tutaj piękna, bo z tej strony jeszcze nie, ale tu już jest cała w 100% zasklepiona. No to jest ta przewaga, znaczy przewaga w zasklepianiu między wysoką ramką, na przykład gniazdową wielkopolską, a tymi połóweczkami. O, patrzcie, piękne. I to dopiero trzecia od końca, chociaż z tej strony widzę coś mniej lały.
Ta jest pusta jedna. Tu już jest miód. Przynajmniej ta strona. A, widzicie, jedną stronę zalały, drugą nie. No. Czyli nie najgorzej. Właściwie. No, tu już wszystko jest. Czyli ile? 8, 9. Aha, ta była jedna pusta. Ta jest pusta. Czyli 8,5, bo tu była jedna strona pusta, 8,5 zalały nadstawki. No byłaby akacja, pewnie by przyniosły już cały korpus, no ale co zrobić? No oczywiście jakby nektarowała, chodzi mi o siłę. Już pewnie doszły do tej siły, trzeba przekładać, bo zaraz będą chciały się roić. Matki nie będą miały gdzie czerwić. Tak jak mówię, 10 ramek, z tego zawsze, no nie zawsze, ale przeważnie pierwsza jest z pierzgą, ostatnia jest z żelaznym zapasem, zostawiam zawsze ramkę tą z tyłu, no to wychodzi 8 ramek. 8 ramek dla matki to jest za mało. Zwłaszcza, że zawsze są jakieś wianki, zawsze jest jakiś pyłek, no i mogą wejść na stój rojowy. Także ile ja tu będę musiał korpusów przynieść? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 8 korpusów muszę przywieźć. I zabrać później te połóweczki. No nic, myślałem, że szybciej dzisiaj zejdzie. Dobrze, że jest rano, bo ja tu przyjechałem jakoś po 8. Nie, 9. O 8 było jeszcze zimno, poczekałem jeszcze pół godziny, tak. O 9. Po 9 przyjechałem, więc mam cały dzień, widzicie. To już jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Szósta rodzinka. Czyli zostanie jeszcze 10. Czyli nawet... No samo zabranie miodu nie zajęłoby mi tu jakoś bardzo dużo, bo mówię, gdzieniegdzie jest 8-9 ramek, gdzieniegdzie mniej. Ta pierwsza była najsłabsza, tam od muru, jak na razie. Zobaczymy jak dalej. No nic, działam. Zabieram miodek. Najpierw sobie położę, później będę kręcił. No cieszą te rameczki. Patrzcie, bo ja tutaj chciałem wam pokazać. Miały te półtorej ramki wolnej, a dzikich zabudów nabudowały. Wszystko trzeba będzie ścinać. Teraz spijają, widzicie, gdzie miodek był. Bardzo ładne, takie poszyte ramki. Ja już chyba rozumiem, dlaczego ludzie lubią te niskie ramki, bo naprawdę świetnie to wygląda. No i mamy pewność, że taki miód jest dojrzały. No nie wiem, czy wam się zdarzyło kiedyś, że mieliście więcej wody niż dopuszczalna w takich poszytych ramkach. Mi się nigdy nie zdarzyło, no ale może zdarzają się takie sytuacje. No nic, noszę i tyle. Próbuję wam złapać. No ogólnie nie wiem, czy widać, ale wskaźnik pokazuje 16,8, prawie 17, mniej niż 17. Także no zjechało, jest gęsty, ciężko w ogóle, ciężko się go odsklepia, bo już się taki robi, wiecie, że aż zapycha się, no może nie widelczyk, ale no te takie wyciąganie jest bardziej męczące, nie jest takie płynne jak przy akacji, że wiecie, prawie zero oporu, tu jest większy. No tak jak widzicie, wszędzie leżą pławiacze pyłku. Przez kilka dni pszczółki sobie zbierały, więc chciałbym nawet dzisiaj na wieczór, jak dam radę, po miodobraniu powkładać z powrotem. No przynajmniej nawet, no wiadomo, bo szedłem w tamtą stronę, no to w środę większość pościągałem tych burnata, tych ulach. A te z drewnianych, no to one wcześniej, bo tam wystarczyło wyciągnąć. Ja nie muszę tam, wiecie, nic robić, tylko uchylam dennicę i wyciągam szufladkę i tak samo mogę ją włożyć. Tutaj trzeba podnosić cały korpus. Także te burnata później, bynajmniej, no tamte to prawie cały tydzień. Te burnata od środy mniej więcej. Więc mamy sobotę, więc myślę, że nawet jeżeli dzisiaj na wieczór sam założę, to jutro w niedzielę już coś tam tego pyłku uda się może pozyskać. No także widzicie, miód jest gęsty, pszczoły nie latają, bo nie ma pożytku. Teraz akurat chłodniej się zrobiło, chmura idzie. Już mamy godzinę, no już tak wiecie, piąta, szósta jest, więc też już te loty były trochę lepsze w dzień. No nic, idę kończyć, bo już zostało mi niedużo. I za chwilkę myślę, że do 19 skończę miodobranie.
No narobiłem się, nie powiem, wczoraj od 8 rano do 10.30 w nocy kończyłem tą pasiekę, a dzisiaj pojechałem tam, gdzie mam te 16 rodzin, no to te 16 dzisiaj kręcę. No co tu mówić, dużo roboty. Gdyby nie to, że nie ma tej akacji i się nie bałem, że mi zaczną nosić świeży nakrop, to bym po prostu kogoś zawołał, jakiegoś kolegę do pomocy, bo samemu naprawdę ciężko, no jest kilka dni. Ja też robiłem, no nie tylko miodobranie, bo tak naprawdę no wszystkie te poławiacze musiałem ściągać, wszystkie korpusy. Przerzucałem trochę czerwiu z gniazda do góry, sprawdzałem, czy wszystko jest ok. W jednym nie było matki, tutaj i tam, na tamtej pasiece, więc dwie matki też z ulika łapałem, podawałem. No całkiem sporo innych rzeczy. Myślę, że jakbym robił tylko, przychodził po miód, zabierał go z miodni, to nie byłoby problemu. Ale dlaczego ja sprawdzałem rodnie? No bo one bardzo zalewały. Wiecie, w niektórych ja tam przekładałem do góry ten miód, nawet całe ramki wcześniej, i musiałem zobaczyć, czy one po prostu nie pozapychały tych ramek w rodni miodem. Jak tak, no to po prostu trzeba było to wziąć, zabrać i wykręcić. No i wiecie, no dołożenie węzy czy tam suszu dla matek, im szybciej tym lepiej, jeżeli zależy nam na tym, żeby dobrze czerwiła, żeby miała gdzie. Więc po prostu to też był taki mój tutaj powód, żeby nie czekać kolejnego tygodnia z przeglądem, tylko wszystko zrobić naraz. Ale tak jak mówię, no miałem czas, mogłem sobie na to pozwolić, tylko że się narobiłem niesamowicie. No strasznie, po prostu nogi wieczorem, jak się człowiek kładzie do łóżka, i plecy to tak bolą, że zasnąć nie można. Nie brałem żadnych leków przeciwbólowych, ale naprawdę myślałem o tym, ale ze zmęczenia jakoś udało się zasnąć. Także no prawie 80 rodzin pasiekę. Samemu ogarnąć wszystko, od zabrania ramek z miodem, do przewiezienia, do przeniesienia korpusów do miodni, do wykręcenia. No część widzicie już tutaj, dałem do wylizania pszczołom, część już ściągnąłem, było wylizane parę tych korpusów, i jeszcze dzisiaj wieczorem będę też chyba dawał do wylizania, bo mam sporo dla pszczół, żeby one to wyczyściło, żeby to się nie lepiło, żeby tam pszczoły później się nie pchały gdzieś tam do pracowni, do tego magazynu, gdzie są ramki, tylko żeby one fajnie to sobie teraz spożytkowały i byłby spokój, bo no naprawdę były rabunki, naprawdę robiłem pierwszy raz na rzepaku w życiu, od kiedy mam pszczoły. Pszczoły jak na lipie po prostu tutaj rabowały, wchodziły, trzeba było zakrywać te ramki z miodem, te korpusy, które tu miałem na pasiece, no bo po prostu pszczoły masowo wlatywały i szukały, no bo akacja przemarzła. Zresztą jest chłodno, jest 19-20 stopni, a akacja woli, żeby było z 25 przynajmniej. Także ponoć jeszcze gdzieś te akacje zostały, tak mówią tu moi koledzy, że gdzieś tam w parkach, w lasach widzieli, na biało kwitną. Ja nie widziałem, ale też cały tydzień się nie ruszałem z pasieki, także jutro niedziela, a właściwie pewnie dzisiaj w niedzielę wrzucę ten odcinek, no bo tutaj będę do nocy pracował, także może dzisiaj pojadę po prostu rowerem do lasu. Tutaj gdzieś w okolicach, wiecie, do kilometra, dwóch w zasięgu lotu pszczół, gdzie one mogłyby teoretycznie latać. Jeżeli jakieś tam drzewa będą kwitły, no to będzie szansa, że jeżeli wzrośnie ta temperatura, to może nawet coś sobie przyniosą. Nie wiem, wątpię, żeby było do wykręcenia, ale... No nic, pojadę, to się przekonam. No nic, idę kończyć, kręcić, bo po prostu no czas goni. Chcę już dzisiaj skończyć i myślę, że skończę, bo tam mi zostały chyba 2-3 kręcenia, czyli te po 12 ramek wchodzić, i chyba z 4 korpusy ramek z miodem mi zostało i będzie koniec. Oczywiście, tak jak mówię, no muszę tutaj jeszcze porobić, ale ważne, żeby już ten miód był wykręcony. No dobra, ostatnie wirowanie, ostatnie włączenie miodarki, jeżeli chodzi o ten miód wiosenny, taki trochę rzepakowy, trochę wielokwiatowy. No wiadomo, bo tam ktoś w komentarzu się dziwił, że nie ma takiego miodu jak wiosenny. Oczywiście, że jest, ale to jest grupa. Do grupy miodów wiosennych należy rzepak, wielokwiat, akacja. Do grupy miodów letnich należy choćby lipa, facelia, gryka, a do jesiennych nawłoć, wrzos. I to jest taka, nie wiem, czy potoczna, czy po prostu pogrupowane jakoś tak, a co innego grupa, co innego gatunek. Gatunek to jest rzepak, jeżeli jest przewaga pyłku w rzepaku. Są określone normy, chyba 45% pyłku w miodzie musi być, żeby określić go jako rzepakowy. Do lipy, akacji to są mniejsze wartości, nie wiem, czy po 20 czy 30%.
Także nie mylcie pojęć. Grupa A, odmiana czytasz gatunek. Nazwa to tylko nazwa, bo się ktoś tak spinał, że nie wiadomo co, jakby to była jakaś zbrodnia. Tak czy siak, odpalam. Rusza. Na początku trochę wolniej, bo się układają ramki. Jak będę widział, że pierwsze krople już lecą, no to na chwilę zostawiam i po troszku później zwiększam. To jest dopiero czwórka w skali 12 punktowej. Około piątki, szóstki zaczynają pierwsze krople lecieć. Teraz jest piątka. No już pierwsze kropelki, ale mało. A przy szóstce to już można zostawić na jakiś czas. Więc to widać. Już po prostu siła odśrodkowa działa tak, że zaczyna wylatywać miód. No, powiem wam, nareszcie skończyłem. Mam godzinę 6:40 na zegarku. Tak wygląda już, patrzcie, miód, który był wirowany w poniedziałek. Mamy sobotę, wieczór. Bardzo szybko się zrobił mętny, krystalizuje. Tak, tak ma wyglądać prawdziwy miód. Czy to rzepak, czy to wielokwiat, właśnie ten taki pierwszy. Najczęściej. Chociaż niektórzy przed rzepakiem kręcą, mają czasem jakiś, nie wiem, wtedy wierzbowy, czy co wtedy. Czy sady jakoś się udaje przed rzepakiem. Tak by, czy siak, u mnie zawsze jest właśnie taki bardziej tutaj pod rzepak podchodzący. Zawsze był w maju, no teraz też w maju, tylko no dużo szybciej, jeżeli chodzi o tą porę kręcenia. A, jaki ładny trzmiel. Biała dupka. Co do zbiorów, to są podobne jak do tamtego roku, więc powiecie wow, nie mam na co narzekać. No tyle, że prawie 20 rodzin więcej w tym roku, więc no niestety, żeby to było tyle samo średnia, no to musiałaby być po prostu tyle samo uli, a że uli jest sporo więcej. Fakt, że ta 20 to akurat te odkłady, no ale mimo wszystko wynik podobny jak rok temu, tyle że mówię, no z większej ilości uli, no to średnia jest słabsza, czyli średnia będzie poniżej 10 kg. Ile dokładnie? Nie mówię, bo ci co mają mniej, zaraz będą mieli żal, że ja mam więcej. No ludzie są strasznie zawiśni i zazdrośni. Ci co mają więcej, to się będą dowartościowywać, mówić, że oni to są super pszczelarze. No takie rzeczy już zauważyłem, kręcąc te filmiki na YouTubie już od chyba 7 lat. No, że po prostu pewne rzeczy lepiej zachować. I tak, no, mówiąc o średniej poniżej 10, to widać, że no, to nie jest duży zbiór, jeżeli chodzi o ten miód. Zwłaszcza, że bywały lata, że te pierwsze miody to było połowa całego roku, czasem nawet więcej, bo później akacji nie było, czy tam było bardzo mało, lipy, susza była, nie było. No teraz troszkę wożę te rodzinki, więc mam też inaczej, bo mam część pasieki wędrowną. No ale tak czy siak, jeżeli pożytków nie będzie gdzie wywieźć, to będzie pasieka stała w miejscu. No tyle, że w dwóch miejscach jest. To jest też zawsze troszkę więcej szans, że tam gdzieś coś u kogoś zakwitnie, czy w lesie coś znajdą. Tak czy siak, narobiłem się. Za chwilę i tak muszę ubrać jeszcze, pomimo tego, że już prawie siódma, strój, powkładać pławiacze pyłku, bo tego pyłku też jak na lekarstwo w tym roku mało jest. Najwięcej pyłku zawsze z rzepaku było, w tym roku wiadomo, przez 10 dni rzepaku tego najlepszego momentu kwitnienia było zimno i nie było jak poławiać. Teraz trochę popoławiałem, ale no też już ponad tydzień poławiałem, więc trzeba było zrobić im kilka dni luzu, żeby sobie nanosiły, bo te zapasy wcześniejsze przejadły. One mają pyłek mimo założonych poławiaczy, tylko że mają go no tak. Coś tam widać po ramkach, ale nie ma takiego, wiecie, porządnego zapasu. Dlatego wolę na kilka dni otworzyć, co tydzień, co półtorej tygodnia poławiać. Później otworzyć na 3-4 dni. One uzupełnią i teraz znowu założę na jakiś tydzień. I jak będę widział, że już zapas im maleje, to znowu otworzę i tak można w sumie cały sezon poławiać. No, także idę zaraz, jeżeli to porobię w miarę szybko, to
jakaś kąpiel, żeby te zbolałe stopy i plecy wymoczyć w ciepłym, i jutro niedziela, no to myślę, że będę odpoczywał. Raczej nic, no może na siłowni trochę poćwiczę, ale to dla mnie nie jest jakiś taki, wiecie, wysiłek męczący, raczej taka przyjemność. Może sobie pod wieczór, jak już dobrze odpocznę z rana i w południe, to pójdę poćwiczyć. Także no pozdrawiam Was, mam nadzieję, że też coś udało Wam się pozyskać tego miodu. Ważne właśnie, żeby było, nieważne ile, wiadomo, lepiej więcej niż mniej, ale cieszmy się z tego, co jest. Ja jestem zadowolony, bo myślałem, że nie będzie rzepaku, nie będzie akacji, a jednak tego miodu w miarę fajnie udało się pozyskać, przynajmniej ilościowo, nie mówiąc właśnie, że o średniej. Także może nie, że jest dobrze, ale też nie jest jakoś nie wiadomo jak źle. Dobra, także żegnam się z Wami. Udanej niedzieli, cześć, trzymajcie się.